Amcik, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy wraz z Michaliną. Witam się z Wami jako pracowniczka lekcyjskiego Crazy Bubble. Przedstawiając Wam zasady dzisiejszego odcinka. Dziewczyny mają dwa napoje. Napój fioletowy jest napojem niedobrym, napój żółty jest napojem dobrym. Przedstawiając Wam, co w nich jest. Napój pomarańczowy jest na bazie zielonej herbaty, mamy tam pomarańcze, mango i miętę. Napój fioletowy, który jest niedobrym i jest karą dla dziewczyn, mamy pomieszane taro, syrop karmelowy oraz syrop kiwi. Przedstawiając Wam zasady dzisiejszego odcinka, dziewczyny mają po 15 pytań. 5 pytań z kategorii wiedzy ogólnej, 5 pytań z kategorii wiedzy o Crazy Bubble oraz 5 pytań na temat wiedzy influencerskiej. Jeżeli źle odpowiedzą, wybierając pomiędzy dwóch napoi, nie zawsze muszą być tak zły, to zależy od ich wyboru. W ogóle ludzie zapytają, mam odcinek na żywo, nie? No. Zaczynamy od pytań z wiedzy ogólnej. Pierwsze pytanie dla Was. Ile to jest pierwiastek z 49? Nie ma konsultacji. Ale Michaela, na razie, których my nie mieliśmy na lekcjach. Mieliście na pewno. Nie. Mieliście na pewno. To jest tak proste. Jeszcze raz pytanie. Mnożenie się kłania. Ile to jest pierwiastek z 49? Pierwiastek 49? Tak. Pierwiastków czy czego? Pierwiastek z 49. No ale czego? Ja nie wiem, co ja napisałam, ale... Pisz. Co? Ale nie wiem. Pisz to, co myślisz. A. Poczekaj. 3, 2, 1. Obydwie odpowiedziałyście dobrze? Nie. Uniknęłyście kary. Ja strzelałam. Przechodząc do drugiego pytania. Czym oddycha delfin? Gorzej będzie, jak ani razu nie wypijecie. Bo ja mądra jestem. I teraz mam jakieś siwe pismo przy tym rysie. 3, 4. Znowu mamy dwie odpowiedzi prawidłowe. Jezu. Ale się wie na Trzecie pytanie. Tu wydaje mi się, że może być trochę gorzej. Wymień trzy epoki historyczne. Jezu, mnie zmieniono jakieś linie. Czas minął. No nie. Nie wiem, żeby to mieli ze mnie bajkę. Nie wiem, czy ja dobrze napisałam. Przestańcie. Ja się wstydzę siebie. No, co macie, moje drogie? U ciebie, Alma, jest dobrze. Sobie brakuje jednej, więc bo nie dożyłam napisać przez siebie. Tak, słoneczki na ciebie czekają. Nic, przyznij się. Lecisz, mama, pijesz! Przestańcie. Jesteś. Raz. Nie. Lecisz. Nie widzę. Dajesz. Nie chcę tego pić. Pijesz. Dobre. Po sobie śminkę zostawiła. No właśnie, szminka będą teraz widzieć. No właśnie. Czas na przedostatnie pytanie z wiedzy ogólnej dla Was. Na jakie pytanie odpowiada przysłówek? Przysłówek? Z polskiego mnie pytasz? Z polskiego cię pytam. Doskonale mieszane korzenie z polskiego. Zaczynam odliczać 20 sekund, moje drogie. Jakie mamy pytanie? Dobrze, Alma. Słoneczki na ciebie czekają. Mogę zobaczyć? Nie się goi. Nie się goi! Jego odczucia po złym napoju? Nie dobrze mi. Jesteście gotowe na ostatnie pytanie? Tak. Z tej kategorii? Tak. Jaki pierwiastek chemiczny ma srebro? Uczyłam się tego, miałam szóstkę, no nie pamiętam. Czas już leci. Strzelam, nie, to jest złoto! Dobrałam to gdzieś, piszę złoto. Ja piszę cokolwiek, co pamiętam. Czekaj, nie. A mogę napisać dwa? Nie. Chcesz wyliczyć? Nie. Już?
No, obydwie pijesz. Przecież to jest coś. Ja nie zapiła. Sam AU. AU to jest miedź. Jaki jest? AG. Aha, no tak. Przepraszam panią Ukrainii. Zresztą. Czyli obydwie pijecie. Tak. Pani sobie wybierzcie, który. Pograjmy która wygra, to wierzę. Albo pijemy na raz. Ale wybierzcie sobie, którą stronę po prostu. Kamil, idziesz po tej? Po tej? Nie, po tej. Po swojej stronie weźmy. No dobra, dobra, czas. Czemu robisz taką minę, jak dobre masz? No, ale a ty nie tak, tak źle. Bo słomki wymieniłaś i chyba zostało. Zostało. Zostało, ja wyczułam to. Dlatego się skrzywiłam. Ale ty może takiego babę ci to ja nie lubię. Takiego babę ci to ja nie lubię. Nie lubisz takiego babę ci? A normalnie lubisz? A my w tym momencie zaczynamy drugą kategorię. Tym razem jest to wiedza influencerska. Gotowe na pierwsze pytanie? Nie, no. Gdzie odbywa się trzeci finał Gen Z? Co? Obecny w sensie finał. A może być kraj? O to chodzi. No o to chodzi. Myślałam, że miasto. Tam, gdzie teraz są. Czas nie, leci, nie jestem coś. Pewna, ale... Też jestem pewna. Nawet ja to wiedziałam. W sensie nie oglądałam. Nie wiem. Koniec czasu. Wiesz, czego ja się śmieję? No musiałam napisać. Przez te laty. Nie, jak się pisze? Kraj dobry, ale Hiszpania nie pisze przez samochód. Brawo, no, brawo. Ona mnie sobie poprawiała, że to się pisze. Ale ona mnie sobie poprawiała, że to się pisze. Ja to mam źle. Ona? Ona ma źle. Aha. Dobrze. Ja się nie zwalaj na mnie. No nie, no dobrze. No dobrze, no kraj dała dobrze, no nie będziemy się czekać. Zwracam panią Matkowskiego, bo jak będzie pani imię, to... No raczej nie dostaniecie więcej czasu, bo musicie wymienić trzy osoby. No chyba, że... Drugie pytanie, kto był mafią w drugiej mafii? W drugim sezonie mafii. Macie ile? 30 sekund? Tak. To już poszło w 10. Teraz robimy wiedzę influencerską? Tak. Mortem Verso. Dokładnie, zgadza się. Ej, Mać! Kacper Wolski. Trzecie pytanie. To mogę was zagrać. Dominik Rupiński jest oglądany u którejkolwiek? No. Kiedyś był. No. Kiedyś był. Dobra. Jak ma na imię jego pies w takim razie? Czy wiedza o wiesz to. Nie wiem, czy tak, ale nie wiem. 3-4. Masz źle, ale mama dobrze. Jak się zwać? Beza ma na imię pies tych, Zabawkowicza miał. Ale on nie miał psa Bezy? O nie. A ja w sumie miałam myszy wata cukrową. Ale on pewnie tego, że Beza. Jeszcze tak pewnie wzięła tego iPada, żeby tam nie napisać do... Beza. Będzie lekki czy tak. Nie prawda, Beza, bo jesteście nie pochybili. Moje wypowiada... Co ci mówię? Jaką energię wyczuwasz? Złą energię. To wyczuwam złą energię. Skuba. No i Elsa! Wybaczymy ci tą bezę. Wybaczymy ci tą bezę. To trochę na złe, ja na dobre. Co się cieszysz? Tak źle jej życzysz? Oczy. Oczy. Zamykamy. Oczy zamknięte. A są kiedyś nowe? Wymień obecny skład ekipy. W sensie ten skład, który nagrywa na kanale ekipa. To tu też wam daję więcej z czasu. 30 sekund. Michał Maja, Dominik Olek. Pora odeszła. To jest bardzo przykre. Też nie, też mi. Kto odszedł? Pora. Nie wiem, kto to. Serio. Jak jechałam na pierwszy odcinek nagrywać z Gen Z, to ja się pytałam, kto jest w ogóle w składzie, bo
Ja tylko, wiecie, kojarzyłam świeżego jechania, nie? Bo oni tacy najbardziej są tam... No. Ostatnie pytanie dla was z wiedzy influencerskiej. Okay. Tu macie możliwość pomylenia się o rok, albo o rok za mało, albo o rok za dużo. Od którego roku Blołek nagrywa na YouTubie? O Jezu. Jesteś jakaś opętana. Że przygotowując to pytanie, sama byłam w szoku, jak zobaczyłam realny rok. Sama bym nie wiedziała. Nie wiem, tylko ale tak intuicja... Wy nie, jest, nie byłyście w stanie nawet jeszcze tego oglądać. No, praktycznie tak. Co? Nie wiem, czekaj, dobrze. Ile zostało? 3-4. No to Alma się pomyliła o rok, więc Alma nie pije, a ty Malasz pomyliłaś o 3 lata, bo od 2011 roku. Także zielone słomki czekają na ciebie. Na nią? Na nią, bo ty się pomyliłaś o rok. W roku, w którym się urodziłyście, no. Nie, w 11. No, to... O! Ja sobie... No, bo to nie trzeba się zrobić. Aha! Ty źle życzysz? No! Nie biło w napad. Czekaj, bo wyczuwam energię. Tutaj czuję chyba... Jestem! No. Co ci energię? Dalej pij to! No to pij. Nie masz za dobrze! Bekę. Chcę zacząć trzecią kategorię, najbardziej związaną z miejscem, w którym dzisiaj jesteśmy, a więc pytania na temat Crazy Bubble. Ile obserwacji? Gdzie znajduje się nasz drugi punkt? Czynny punkt. Drugi oprócz starówki. Tak jest. Czyli cztery. Tak jest. Zgadza się. Żadna nie pije. Brawo dla was. Wymień trzy rodzaje napojów sprzedawanych w sieciach Crazy Bubble. Tu też macie więcej czasu, bo musicie napisać trzy rzeczy. Już? Trzy, cztery. Bubble tea shake, piankowiec, matcha, sorbety shake. Ta matcha bardziej mleczna, ale niech ci będzie, że ci to zaliczę. Nie! Chociaż ma się po to, żeby jednak się nie cieszyć z tego, rozumiem. Czas na trzecie pytanie. W jakim miesiącu otworzyliśmy punkt na starówce? Chyba żart. Mówiłam wam o tym niejednokrotnie. Co? No. Pisz? Pisz, bo ci czas leci. Oj. Nawet wpisałam którego, ale nie... Nawet ja tego nie wiem. Aha. Ja się nie pamiętam. A, nie wiem, w sensie... Nie wiem, strzelałam. Czyli cztery. Ale już popłynęła. Jak w sierpniu pisałam już do was o współpracy. I to było już po waszym spotkaniu na starówce, a byłaś po swoim spotkaniu z fanami na bankie. Twoje, wasze fanki rozdawały ulotki. Maj, ale chyba 17? Tak. Chyba 9, ale maj. Co? Dzisiaj nie rok temu. Jak się poszkoda, no nie, bo szkoła nawet tak nie otworzyła. Nie wiem, skąd ty wziąłeś datę się. Chyba tutaj są pozytywne. No to dalej! To jest jakaś wiedźma chyba, co? Nie. Mela zaczyna się ciebie bać. A zmienia się dwa wersji, czy nie? Teraz on zmienię słomki. Szkoda, to słomka gdzieś też widzi. Oczy. Oczy. Tu macie opcję pomylenia się albo o 100 w górę, albo o 100 w dół. Ile mamy aktualnie obserwacji na Instagramie? Nie wiedziałam, że to będzie. Ile was już wpijaliście? Czekajcie, coś... Właśnie, dlatego uważam, że to jest łatwe. Czekajcie, bo ja zmazuję, więc poczekajcie. Czas wam leci. No ej! Ty. Jakie było pytanie? Aha. Jeszcze, że często wchodzę, ale nie patrzę na to, ile jest obserwujących. Dane są sprzed 2 dni, jak coś. Już? 3-4. No, moje drogie, obie pijecie. A ile macie? 360.
A, ja chciałam, że więcej. Ej, kochani, obserwujcie Crazy Bubble na Instagramie i na TikToku. Crazy Bubble go crazy, jeżeli chodzi o nazwę. Tak. Ale skurwaj na moje oczy. Ja mogę włożyć jedną sąpkę, że na drugą żółtą po prostu. Ale nie, ona stoi tak samo. Ja piję. Nie stoi tak samo jak wcześniej. Mogę ja pierwsza to? No to nie pisałem, nie piję teraz za jednym razem, tylko... Ja mogę? Tak, pij. No to ale na to by zostało to. Pijesz to drugie. Pijemy. No tak. No chyba pijemy. Tak. Już się tak polubiłaś z tym dobrym, więc aż... Trzeba się skuć. Trzeba się rękę. Pyszne. Pyszne. Smakuje ci nie dalej? Miało być pyszne. Przyznałaś przed odcinkiem, że ma ładny kolor. Nie lubisz fioletowego? Nie. Nie jest aż tak I ostatnie pytanie dla was, moje drogie. Ostatnie. Z czego są zrobione dodatki, ale chodzi mi o żelki? To też wam mówiłam ostatnio. To wiem, że mówiłaś, ale poczekaj. Czas wam leci. Nic nie mówię, zostało wam 10 sekund. Zrobione z wnętrza kokosa, dokładniej z pulpy kokosowej. Dlatego dodatki nazywają się nata de coco, tylko my je spolszczamy i nazywamy je żelkami. A ciebie je trzeba zmienić? Trzeba zmienić. Papierka wieńczyce. To wybieram. Moje czary teraz będę robiła. Egzorcyzmy. Serio, pi. Ja nie wierzę, nie. Mera, ja się ciebie boję. Ja szczygnę. Sołka czeka na ciebie. Czekam. Arba, czy ty po tym odcinku przestajesz lubić bubble tea? Nie. To już koniec pytań na dziś dla dziewczyn. Pytanie dla dziewczyn, także od mojej strony to tyle. A my żegnamy. Subskrybujemy kanał, łapeczki. Nie, co ty gadasz? Nie wiem, co raz. I serdecznie zapraszamy was do Starówki w Lesznie. Pa! Do zobaczenia!